Witam Państwa na kolejnym spotkaniu autorskim w Bibliotece na Koszykowej. Dzisiaj moim, czyli Pawła Jaskulskiego, gościem jest pan Paweł Leśniak, pisarz, autor niedawno recenzowanych u nas powieści Czas na sen i Wilczy zew. To są dwie części jednego cyklu, ale nie tylko pisarz, bo i rysownik, piłkarz. Nie wiem, czy w dobrej kolejności wymieniłem twoje zawody. Witam serdecznie. No pierwszym to byłoby na pewno rysunek, dlatego że rysunek był pierwszy. Tak jak odkąd miałem 6-7 lat, pamiętam, rysowałem cały czas do tego stopnia, że oglądałem, to pamiętam doskonale, że oglądałem Dragon Balla, takie anime na RTL-7, wtedy leciały dwa odcinki dziennie i pamiętam, że zawsze po obejrzeniu odcinka biegłem do siebie, do pokoju, żeby przerysować cały odcinek w formie komiksu na zeszyt, więc jakby ten rysunek był pierwszy. Piłka nożna poszła później. Pamiętam, że mój kuzyn grał wtedy w Sandecji Nowy Sącz w Trampkarzach i tym mnie zaraził. Chciałem grać tak samo jak on i od tego się zaczęło. A pisanie przyszło później i w zasadzie też od strony rysowania, dlatego że chciałem narysować komiks. Rysowałem komiksy na podstawie książek, gier i czegoś, co już było. I tak w jednym momencie pomyślałem, że fajnie byłoby stworzyć coś swojego autorskiego. No ale nie zapamiętam całego komiksu, scenariusza, tak więc jakby doszedłem do wniosku, że najpierw należy przerzucić go na papier, a że lubiłem czytać książki, nie umiałem wtedy jeszcze pisać scenariuszy, no to doszedłem do wniosku, że napiszę to jakby w formie książki i po prostu i potem z tego przerzucę na papier i tak od słowa do słowa skończyło się 320-stronnicową książką, właśnie to była moja pierwsza książka Równowaga. I po namowie siostry rozesłałem książki do 9 wydawnictw. Po 9 miesiącach odezwał się do mnie wydawnictwo Zyski Spółka z Poznania i podpisaliśmy umowę na pierwszą książkę, ale de facto pierwsza książka miała być komiksem, więc chyba zaczęło się jednak od rysunku. No Tadeusz Zysk to chyba należy do setki najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, więc chylimy czoła, że to akurat on się zgłosił, ale miałeś chyba 23 lata wtedy, prawda? Czyli grałeś jeszcze w piłkę. I jestem ciekaw, jak reagowała na rozpoczęcie twojej kariery literackiej szatnia na przykład, koledzy z szatni, bo wiadomo, że to się szatnia piłkarska kojarzy się no, z takim testosteronem, gdzie niekoniecznie mówi się o literaturze, nie? No prędzej na przykład o samochodach. I jestem ciekaw tutaj, czy rozmawiałeś z kolegami z drużyny o tym, czy raczej pominąłeś? Nie mówiłem nikomu, że piszę, mało kto wiedział w ogóle, że rysuję i kiedy wyszła książka, to było takie mocne zaskoczenie, zwłaszcza gdy się dowiedzieli, że jest to książka fantasy, to tym bardziej, ale odbiór był bardzo, bardzo pozytywny, jakby zaczęli wspierać i cieszyli się, było dużo pytań, bardziej była kwestia ciekawości niż wszystkiego innego. Kilka osób przeczytało książkę, podobała się, więc odbiór był bardzo dobry. No i ta piłka nożna też pomogła mi jakby wyróżnić się, dlatego że dzisiaj no, wyróżnić się to jest ta podstawa, tak? Jeżeli chcemy zbudować karierę jako profesjonalny pisarz, to trzeba się jednak wyróżnić na rynku, no bo rynek jest bogaty w bardzo dobrych pisarzy. Mi pomogła na pewno piłka nożna i pomogła mi dlatego, że w momencie, kiedy wydałem książkę, jakby ta nowinka piłkarz-pisarz, poszła bardzo szeroko, do tego stopnia, że ja przez 2-3 miesiące to jeździłem po różnych mediach od śniadaniówek do nieposiadaniówki i to pomogło mi dotrzeć do czytelnika i zbudować jakby tą bazę czytelników. No i potem tak naprawdę dla mnie sprawdzianem była druga książka, dlatego że wiedziałem, że dobra, pierwsza jest jakimś tam pytajnikiem, jakąś ciekawostką, tak? Piłkarz napisał książkę, ja grałem wtedy na poziomie pierwszej ligi polskiej. W Sandecji Nowy Sącz, jeżeli dobrze pamiętam. I ludzie sięgnęli, tak? Sięgnęli z ciekawości, żeby zobaczyć jakby, co to jest. No i dla mnie, tak mówię, sprawdzianem była druga książka. No bo pytanie, jeżeli się ludziom faktycznie podobało, no to kupią kolejną, tak? No, będą chcieli wiedzieć, co się dzieje dalej. Wydaliśmy książkę Zachwianie, która była kontynuacją książki Równowaga i wyniki sprzedażowe były bardzo podobne. Jakby dla mnie to było pierwsze wtedy takie bardzo pozytywne uczucie, że jednak ci ludzie przeczytali i im się podobało i chcieli więcej i są ze mną do dzisiaj i kupują kolejne książki, więc jest mi z tego powodu bardzo miło.
Ale właśnie, jeszcze a propos tych związków literatury i piłki. W kuluarach rozmawialiśmy o Zbigniewie Masternaku, który był gościem tutaj kilka miesięcy temu. On jest kapitanem reprezentacji polskich pisarzy. W swoich książkach prozaicznych jednak sporo o piłce pisze. Kojarzy mi się też, przypomniała mi się właśnie tak kontekstowo powieść Tomasza Łapińskiego, świetnego obrońcy, pod tytułem Szmata, to jest też powieść piłkarska, odsłaniająca trochę kulisy tego świata. Ty jednak o piłce nie piszesz, prawda? Czy nie masz takiej ciągoty, żeby jednak wykorzystać to doświadczenie piłkarskie w praktyce literackiej, czy raczej kompletnie to nie jest twoja poetyka? Znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o mnie i o moją karierę piłkarską, w cudzysłowie karierę, miałem bardzo fajną przygodę, grałem w pierwszej lidze, mam kilka lat, zrobiłem kilka fajnych awansów do pierwszej ligi też między innymi, ale nie wydaje mi się, żeby to był taki temat, który jakby kogoś bardzo zaciekawił, tak? Bo jakby piłkarzy grających na poziomie pierwszej ligi jest sporo, gdyby to była, nie wiem, gdyby to był Robert Lewandowski, tak, który jakby opowiada, jak wygląda gra w Ekstraklasie, w Champions League, jak wygląda gra na najwyższym światowym poziomie, wydaje mi się, że no to wtedy jasne, było to jest coś ciekawego do pokazania. Po prostu uważam, że są ode mnie lepsi piłkarze, którzy mają, jeżeli chodzi o samo boisko, dużo więcej do powiedzenia niż ja, więc doszedłem do wniosku, że i tak czy inaczej ja się dobrze czuję w literatury grozy i fantazy, więc na razie trzymam się tego. No właśnie, powiedziałeś słowo, które teraz posłuży mi do zadania kolejnego pytania, czyli literatura grozy. Bo właściwie od powieści Czas na sen też dokonał się w twojej karierze pisarskiej pewien zwrot, to znaczy odszedłeś jednak od takiej stricte fantastyki w stronę literatury gatunkowej spod znaku thrillera, horroru, trochę paranormal. Ja gdzieś tam osobiście właśnie generalnie podsumowałbym to literaturą grozy, tak zresztą recenzując twoje książki gdzieś spuentowałem, żebyśmy jednak mieli jakiś obrany kierunek. Wydaje mi się, to jest gatunek bardzo rzadko w Polsce uprawiany. Czy to thrillerów oczywiście jest dużo, ale horrorów już bardzo mało. Generalnie łatwo to zauważyć na przykładzie wydawnictw, które się specjalizują w wydawaniu tego typu literatury. To jest głównie Vesper i Dom Horroru właśnie. Więc generalnie takiej literatury jest, nie ma dużo. I teraz wobec tego, czy to dla ciebie był awans, w cudzysłowie, albo nawet nie w cudzysłowie, to znaczy, że stwierdziłeś, że taki horror, taki thriller z pogranicza jawy i snu właśnie, gdzie jest dużo elementów paranormalnych, będzie ci napisać trudniej, ale wobec niż fantastykę, ale wobec tego będziesz miał większą satysfakcję, no a czytelnicy większą atrakcję. Czy tak traktowałeś tę sprawę? Dokładnie tak, dlatego że ja pisząc każdą kolejną książkę staram się sobie rzucać wyzwanie, tak? No bo jakby dla mnie najważniejsze jest to, żeby każda kolejna książka była lepsza od poprzedniej. I miałem za sobie 4 książki, trylogię Równowagę, co jakby Równowaga, Zachwianie, Chaos, która była wyzwaniem samą sobie, żeby pociągnąć temat na prawie 1000 stron i to było dużym wyzwaniem. Potem książka Przed północą miała być zupełnie czymś innym, jednak była też trochę pograniczą fantazji jakby, ale napisałem ją, wszystko dzieje się, napisałem ją w Polsce na zasadzie, że umiejscowiłem ją w Polsce, ona dzieje się w Zakopanem, w Nowym Sączu, skąd pochodzę, w okolicach Sylwestra, wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej ciekawy czas akurat w tych rejonach dla turystów. I łapiąc się do coś nowego, pisząc książkę Czas na sen, wiedziałem, że chcę sobie rzucić kolejne wyzwanie. I doszedłem do wniosku, że jednak będę chciał napisać może nie taką książkę stricte fantasy, co bardziej właśnie pójść w kierunku thrilleru. Bo było to dla mnie wyzwanie, gdzieś jakby jak myślałem o tym, żeby pisać książkę w takiej kategorii, nie czułem się z tym jakby tak do końca komfortowo i to było dla mnie właśnie tym wyzwaniem, żeby utrzymać to wszystko, nie uciekać w stronę fantazy. Może duchy można oczywiście, duchy i życie po śmierci można pokazać w różnych sposobach. To równie dobrze może być właśnie thriller i równie dobrze może być szerokie fantazje. Tak? Dlatego skupiałem się tutaj nie na samej właśnie akcji, nie na samej walce, tylko na trzymaniu napięcia, na
właśnie tej grozie, czyli bardziej opisujemy rzeczy, które się na nas czają, tak, które jakby chodzą za nami i czujemy to napięcie niż coś, co faktycznie skacze nam do gardła, bo w poprzednich książkach, kiedy mieliśmy styczności z demonami czy z wampirami, no to było właśnie, wampiry to w ogóle dosadnie do gardła, tak, więc dlatego postanowiłem pisać inną kategorię, bo już chciałem przerzucić się właśnie na grozę thriller, spróbować sił tam. I jak czytałem recenzję i przyjęcie książki, no to był to dobry ruch, dlatego że książka Czas na sceny wilczy są to najlepiej ocenione moje książki do tej pory. No właśnie, one, obie te powieści mają bardzo skomplikowane, zresztą już zrobiłeś w sumie tutaj dobry wstęp do tego, że te fabuły są naprawdę skomplikowane, tak? Wydaje mi się, że nie byłby to wcale taki... Nie byłaby to łatwa sprawa dosyć dokładnie je streścić, to znaczy trzeba je sobie przypominać jednak, bo natłok tych wydarzeń jest tam dosyć intensywny. Wobec czego opanowałeś tę trudną sztukę stworzenia skomplikowanej historii, ale jestem ciekaw, właśnie, czy to jest wyłącznie twoja praca, zbieranie kolejnych doświadczeń, czy jednak czymś się inspirujesz, bo też przygotowując się do spotkania, robiłem takie małe śledztwo i miałem okazję rozmawiać ze wspomnianym już Zbigniewem Masternakiem, który opowiedział mi taką anegdotę, że dla mnie odebrałem to jako świetną anegdotę, właśnie taki rasowy żart, właśnie, że kiedyś chyba powiedział ci, że tworzysz sytuację jak z Dantego, a ty powiedziałeś, że przecież nie, bo Dante grał na obronie. Właśnie, i wobec tego, czy mam tutaj pytanie takie, czy inspiracje są dla ciebie w ogóle istotne, czy raczej na tyle sam już potrafisz wymyślić historię, że tak naprawdę ich nie potrzebujesz, czy jednak może masz ulubionych pisarzy i może spiszesz książki takie, jakie sam czytasz albo chciałbyś czytać? Znaczy to jest tak, jeżeli chodzi o inspirację, no to pewnie, że tak, dlatego że jeżeli ja czytam książki innych pisarzy, tak, niezależnie od tego, czy piszą podobną literaturę jak ja, czy nie, często właśnie staram się łapać za tytuły, które nie są w tej samej tematyce, co moja, właśnie dlatego, żeby zobaczyć trochę z innej strony. Jeżeli chodzi o same inspiracje, to ja bardziej staram się inspirować innymi pisarzami pod względem samej technicznej strony podejścia do fabuły, bo jeżeli chodzi o sam pomysł, to jest to mój pomysł, jeżeli on oczywiście może być podobny do innych filmów czy książek, bo jakby no, historia o duchach, i które straszą nas z cienia i tak dalej, jakby nie jest to coś, czy nikt do tej pory nie wymyślił. Natomiast chodzi mi o to, że są pewne aspekty w historii, które moim zdaniem muszą być. I to są właśnie te rzeczy, dlatego staram się trochę popychać w kierunku, który jest dla mnie wyzwaniem, dlatego żeby być coraz lepszym autorem. Dlatego tak powiedziałeś, że jest natłok wydarzeń. Trochę tak, tylko to zależało mi na tym, że dla mnie grozą między innymi jest presja czasu. Właśnie dlatego tak jest kwestia w książce Czas na sen, kiedy Taylor wraca do swojego miasteczka i ma swojego młodszego brata, który jest na łożu śmierci. Zależało mi na tym, żeby to nie była kwestia, że on tam leży i my mamy miesiąc, mamy dwa miesiące, jest sporo czasu, możemy coś wymyślić. To jest kwestia minut, to jest kwestia godzin. On musi dużo rzeczy załatwić, ma swoje personalne problemy, nie ma dostępu do tabletek, od których jest uzależniony, tak jakby go sobie tam zgubił. I w tym szpitalu też go nie chcą przez jego zachowanie, jakby jest tam jego matka, która nie bardzo go akceptuje. To wszystko jest jakby taką właśnie presją czasu i presją tego, że jakby nie dość, że wszystko zwala mu się na głowę, po prostu wszystko, od czego próbował uciekać, to jeszcze jest ten brat z tyłu, którego musi ratować. Dodatkowo ta umiejętność, którą wcześniej traktował jako klątwę, jako coś, co jakby zniszczyło mu życie, która po prostu wpychała go w ten świat Umbry, teraz jakby nie do końca chce się przed nim otworzyć. W momencie, kiedy pierwszy raz w życiu go faktycznie potrzebuje, on nie może tam dotrzeć. I to wszystko jakby trochę mi na tym mi zależało. Jakby cieszę się, że udało mi się to złapać do kupy, żeby to się trzymało, żeby to się nie rozjechało i żeby to nie było chaotyczne i niezrozumiałe. Ale trochę na tym mi zależało, żeby to wszystko było takie właśnie pospinane od strony czasowej, że jeżeli on miałby na to wszystko tydzień, to generalnie nie ma problemu, nie? Ale na to, że ma dzień, można powiedzieć, to wszystko się robi takie intensywne i w zasadzie na już, jeżeli nie dojdzie do tragedii,
Więc to był jeden z tych takich technicznych stron, na których mi zależało. Wiem, że sporo właśnie autorów zagranicy używa takiego sposobu, między innymi, żeby tak Dan Brown dla przykładu, który najczęściej pisze swoje książki, które mają, dzieją się w przeciągu 24 godzin. Nie pisze dużo książek, które dzieją się dłużej niż 24 godziny, właśnie dlatego, że u niego głównym aspektem tego utrzymania napięcia i tej gonitwy i tego stresu czasu jest właśnie ten czas. Więc jakby to jest tak kwestia techniczna, która ja uważam, że musi się znaleźć w każdej książce, żeby książka była ciekawa, interesująca i trzymała w napięciu. No tak, ta kondensacja czasu na pewno wpływa na dramaturgię i w związku z tym pytanie, czy przychodzi ci to z łatwością już teraz, czy musiałeś się po prostu jak, nie wiem, żonglerki piłkarskiej uczyć, pisać takie sceny, czy możesz zdradzić trochę kuluarów takiej techniki, to znaczy, czy na przykład faktycznie wykonywałeś jakieś ćwiczenia, może coś z kreatywnego pisania, może, nie wiem, odbyłeś jakiś kurs, czy po prostu to już jest taki twój strumień świadomości, improwizacja i tak naprawdę, ale improwizacja bardzo logiczna. Dla mnie to, jakie zmiany robię w następnej książce, i podam tu przykład właśnie między Czasem na sen a Wilczym zewem, dlatego że pisząc Czas na sen, ludzie, ja po prostu po każdej książce czytuję wszystkie opinie, komentarze i patrzę, co się ludziom nie podoba. Tak? Oczywiście, jeżeli każdemu się coś nie podoba, każdemu się coś podoba. Natomiast to jeżeli mamy w większości opinii, że jednak te opisy były zbyt długie i momentami ciężko było nie zrobić ich długimi, dlatego że jeżeli mamy osobę, która chodzi po świecie, w którym istnieją duchy, po drugiej stronie w tej umrze i ta osoba idzie sama, ciężko znaleźć kogoś do dialogu, tak? Więc jakby to, powiedzmy, są samymi opisami. Natomiast wziąłem sobie to do serca, wiedziałem, że to jest coś, co ludziom się może nie tyle, że nie podobało, ale wytykali mi palce, jakby, że te opisy były zbyt długie, dlatego w Wilczym Zewie bardzo mocno o tym pamiętałem, że wszystkie te mechaniki, które zadziałały w Czasie na sen, one oczywiście tam są, dlatego ludzie jakby czują ten klimat, czują, że jest to kontynuacja tej samej książki, dlatego że napisanie kontynuacji jest ciężkie w pewnym sensie, dlatego że zachowanie tego samego klimatu i jakby tego samego odczucia, które dzieje się w pierwszej części, przełożenie tego na kolejną książkę, która chcąc, nie chcąc jest inną książką, jest inna, jest ciężkie. I właśnie w Wilczym Zewie pamiętałem o tym, żeby tych opisów nie robić takich długich. Ja, jeżeli mamy końcówkę książki, ja nie będę spoilerował, ale jakby chodzi o same mechaniki, tak? Ja tam rozwiązałem to w ten sposób, że wiedziałem, że ostatnie 3-4 rozdziały, no to jest ta podróż, tak? I w zasadzie ta podróż jest samotna, tak? Bo idzie jedna osoba. Natomiast to, że pomieszałem to z tym, że osoba przed tym, kiedy on tam wchodzi, tłumaczy mu o każdym jednym stopniu od umbry, penumbry, od dalekiej umbry i tak dalej, tłumaczy mu, czego się może tam spodziewać, na co musi uważać. I dlatego przeplatałem te wszystkie dialogi i tłumaczenia pomiędzy jego podróżą, żeby właśnie te opisy nie były takie długie, jak było to w Czasie na sen. I gdy wydałem Wilczy Zew, okazało się, że to zadziałało, dlatego że ludzie już nie pojawił się ani jeden komentarz, ani jedna recenzja, która mówiłaby o zbyt długich opisach i wiele osób uważa Wilczy Zew za książkę lepszą od Czasu na sen, przynajmniej, że podobała się im bardziej, więc to taki jest mój progres właśnie szukania tego, jak pisać dalej, jak usprawniać swój warsztat. Staram się, przynajmniej na razie, dopóki to działa, tak, dopóki czytelnicy lubią moje książki, lubią je czytać, staram się nie uciekać bardzo stricte do szkoleń kogoś innego, dlatego że jakby jest to w pewien sposób narzucanie pewnej tego myślenia, podejścia do fabuły i tak dalej. Póki to działa, póki czytelnicy lubią, to jakby nie chcę trochę się wyrzucać z tej równowagi. Jakby staram się budować swój warsztat na opiniach osób, które czytają moje książki i na ten moment to działa. Warsztat to też dokumentacja poniekąd.
i też właśnie zwróciłem uwagę, że bardzo tego pilnujesz. No, przy okazji powieści Czas na sen mamy do czynienia z rzeczą, która faktycznie może ludzi fascynować, no, całe rzesze ludzi, już abstrahując nawet od powieści, bo tam zajmujesz się chociażby poniekąd problemem niewyjaśnionych zgonów. Wiem, że studiowałeś, przygotowując się do napisania tej fabuły, studiowałeś, właśnie czytałeś dużo na ten temat. Czy tam natrafiłeś może, jakie to były źródła i czy natrafiłeś na naprawdę jakieś takie odjechane historie, które wręcz jeszcze bardziej zmotywowały cię do napisania tej książki? Znaczy tak, to jest podstawowa rzecz, kiedy zaczynam pisać, dlatego że jeżeli mam napisać kolejną książkę i mam spędzić z nią, z tym tematem kolejnych kilka miesięcy, no to musi być to coś, co naprawdę mnie interesuje i co naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy cały czas o tym myślę, dlatego że inaczej po miesiącu czasu to będzie już mordęga, tak jakby, no bo to jest tak jakby oglądanie cały czas tego samego filmu, który się i tak na początku nie podobał, tak, no to jakby to jest po prostu męczące. Dlatego temat właśnie życia po śmierci, temat umbry, duchów gdzieś tam interesował mnie też wcześniej i podstawa dla mnie to jest dobry research, tak, czyli właśnie dobra dokumentacja, zajrzenie do źródła, dlatego że nawet jeżeli piszemy książkę fantasy, tak, piszemy o, tak jak pisałem, trylogię Równowaga, Zachwianie, Chaos, czytałem dużo demonologii, zaglądałem jakby jak wygląda piekło, jak ludzie w różnych wierzeniach wyobrażali sobie piekło i co się jakby tam zgadza, tak samo było w kwestii, nawet jeżeli piszemy o wampirach, tak, no to uważam, że pewne klasyki powinny zostać zachowane. Nawet jeżeli rozciągamy jakiś margines, mamy swój pomysł przedstawienia ich trochę w inny sposób, uważam, że te podstawy mimo to powinny zostać. I to samo tutaj, dlatego jeżeli jak zabierałem się za pisanie Czas na sen, to bardzo dużo czasu, bo to było około 2-3 miesięcy, kiedy skupiałem się na czytaniu, po prostu na czytaniu, na oglądaniu filmów, próbowałem docierać do paru osób, które twierdzą, że, bo do dzisiaj jest bardzo dużo osób na świecie, które oczywiście korzysta z wróżek, tak, które przewidują przyszłość albo uważają, że mogą wyjść duchem z ciała. Ja nie wychodziłem, to jakby powiem od razu, ale mamy do dzisiaj 17 dzikich wiosek indiańskich, które w Brazylii, które dalej są i można za odpowiednie pieniądze pojechać do nich i oni wprowadzą nas w ten trans, używając między innymi albo ayahuaski, albo różnych rytuałów i tak jak twierdzą, można wyjść duchem z ciała, pojawić się właśnie w umrze, o której piszę w książkach i oni poprowadzą nas przez ten świat. Oczywiście wszystko zależy od szamana i od jego intencji, czy intencje są pozytywne, czy negatywne, to jakby też zależy od tego, co spotkamy po drugiej stronie, więc temat jest szeroki. No i historii, na które natrafiłem albo które usłyszałem, no niektóre są straszne, tak, dlatego że oni jakby na dowód tego, że tak faktycznie jest i to jest tylko obok nas, tłumaczą pewne sytuacje, które słyszymy w wiadomościach, jak na przykład tragiczna wiadomość, gdzie rodzina została wymordowana w środku nocy, bo mąż na przykład wstał, żona, dwójka dzieci, dobra praca, wszystko fajnie i wstaje w środku nocy, morduje jakby ich wszystkich, potem się wiesza, tak? I oni wyciągają takie rzeczy z wiadomości ten i tłumaczą to w ten sposób, że jakby on musiał wyjść z ciała duchem i ten duch wyszedł po drugiej stronie. Trzeba pamiętać, że w umrze są też złe duchy, które tam podróżują. Jeżeli taki duch znajdzie puste ciało, może wejść w to ciało. W takim wypadku ta osoba się ten człowiek się budzi, ale w środku jest ktoś inny, czyli on wstał, jako zły duch wstał, zrobił swoje, a potem wrócił do tej umbry. I oni tłumaczą to w taki sposób i tych przykładów było bardzo dużo. Ja na podstawie tego, kiedy piszę swoją książkę i mam swoją fabułę już w głowie, wiem, mam głównego bohatera, wiem, co się stanie, wiem plus minus, co mu się przytrafi, staram się korzystać z tego, co znalazłem właśnie. I oczywiście dodając to w swoje pomysły, rozszerzając, przepychając ten margines, jak ja to nazywam, ale staram się korzystać z rzeczy, które uda mi się znaleźć na ten temat. Nie próbuję tego tworzyć od zera, od początku. No, chyba jest teraz popularne określenie rozszerzone samobójstwo, nie? To było dobre wyjaśnienie, dlaczego czasem tak się dzieje, bardzo oryginalne i rzeczywiście fascynujące.
A też mam, wspomniałeś o tym, że jedna z twoich powieści, akcja z jednej z twoich powieści toczy się w Zakopanem, w Nowym Sączu, w swoich rodzinnych stronach. Tutaj przenosimy się do USA. Ja w ogóle od razu zwróciłem uwagę na imię bohatera, no Taylor. Czytam powieść polskiego pisarza i mam bohatera Taylora. Nie? To zapachniało mi właśnie takimi klimatami bardzo amerykańskimi, taką amerykanizacją trochę, nie? Gatunkową tej prozy, której dużo też nie zauważam, więc to też absolutnie na plus o tym wspominam. I właśnie, ale w sumie nic nie stało na przeszkodzie, żeby te książki na przykład się jednak w Polsce działy, nie? Dlaczego taką decyzję podjąłeś, żeby to było USA, żeby to był Taylor i tak dalej, i tak dalej? Znaczy tak, jeżeli chodzi o samo imię, no to tutaj nie ma jakiejś wielkiej opowieści, dlatego że ja miałem napisaną już całą książkę. Ona była prawie że gotowa do redakcji i ja po prostu nie widziałem przed oczami imienia głównego bohatera. On cały czas, jak zaczynałem pisać, był po prostu starszy brat i młodszy brat. I oni tak się nazywali, każdy tak do nich mówił, dlatego żeby gdzieś tam potem mi to nie uciekło, jeżeli już wpadnę gdzieś z tyłu głowy na to imię. W przypadku Desmonda do pierwszej mojej książki w zasadzie zaczęło się od imienia. Po prostu wiedziałem, że on się będzie tak nazywał i po prostu tak go widziałem. Tak tutaj miałem taki problem, że ja nie mogłem wymyślić dla niego imienia. Znaczy próbowałem różne imiona i on po prostu, to nie było to, nie? Jakby on to nie pasowało do niego. I imię Taylor przyszło od mojej córki, bo moja córka ma 2,5 roku, była jedna taka książeczka mała, którą po prostu tak bardzo polubiła, że czytała ją praktycznie non-stop. Czy czytała, no my jej czytaliśmy, czy żona, czy ja, i był cały czas ten Taylor i ona po prostu uwielbiała tą postać i tą książkę i tak jakoś przychodziło to do mnie, bo jakby on tam był cały czas, ale jakoś tak nie zwracałem na to uwagi i dopiero w którymś momencie doszedłem do wniosku, że tak siedział mi w tej głowie, że mówię, Taylor pasuje. Jakoś tak, więc Taylor nazywa się tak od książki dla 2,5-rocznych dzieci, a Max przyszedł już jakoś po prostu za nim. Więc jakby tutaj nie ma jakiegoś głębokiego przesłania co do imienia, po prostu przyszło tak do mnie samo. Nosił umiejscowienia. Pierwszą trylogię posadziłem w Miami, dlatego że jak miałem 17-20 lat, często jeździłem tam do znajomych po prostu. Jak rysowałem komiks, doszedłem do wniosku, że będę chciał mieć to jak na pamiątkę, tak, że jakby bywałem tam, lubiłem to miasto, miałem tam swoich znajomych, więc pewne elementy, pewne momenty z tam, gdzie byłem, z tych miejsc umieszczę w komiksie i będzie fajnie, gdzieś tam zawsze sobie do tego wrócę, zobaczę, będzie jakby taka pamiątka, tak. Wtedy też jeszcze nie myślałem o tym, że będę cokolwiek wydawał, czy w formie komiksu, czy książki, po prostu myślałem tak o rysowaniu dla siebie. Potem pamiętam, jak kończyłem trylogię, na jednym spotkaniu ktoś mi zadał pytanie, co dalej, tak, na zasadzie jakby, czy będę pisał coś dalej, powiedziałem, że mam coś z tyłu głowy, coś będę tworzył i mi powiedzieli, że nie da się zrobić dobrej historii tam z porównaniem wampirów, coś a la zombie, że nie wszystko da się połączyć, tak, a zwłaszcza jakby nie u nas, tak trochę nie do końca mi się podobało jakby całe to stwierdzenie i pamiętam, że powiedziałem wtedy, że jeszcze wiele rzeczy nie zostało wymyślonych i jeszcze wiele rzeczy jesteśmy w stanie połączyć w bardzo fajny sposób i zaskakujący sposób. I poczułem takie wyzwanie trochę na zasadzie, że jeżeli mam napisać książkę, która dzieje się w Polsce, no to chciałbym oczywiście zacząć od Nowego Sącza, skąd jestem, i jakiegoś tam okolic. Tak? No, Zakopane wydawał się fajny, tym razem tak mówię. Sylwester w Zakopanem jest naprawdę wyjątkowym miejscem i magicznym i tak dalej, i doszedłem do wniosku, że byłoby to idealne miejsce dla krwiopijców, którzy będą w miejscu, gdzie jest od groma turystów, za dużo jak na takie miasto. Gdzie idą na koncert Sławomira na przykład. Idą na koncert Sławomira i jakby tak doszedłem do wniosku, że to byłoby dobre miejsce, żeby wtopić się w tłum, tak, na zasadzie, więc pomyślałem, że zacznę tam, no i to się udało, dlatego że książka się przyjęła całkiem fajnie. A tu, jeżeli chodzi o Taylora i Maxa, doszedłem do wniosku, że też będę chciał zacząć gdzie indziej i zastanawiałem się właśnie, czy będzie to Warszawa, z tego powodu, że mieszkam teraz w Warszawie, czy Chicago, bo mamy tam też rodzinę. I ja jakoś tak pomyślałem, że skoro ostatnią książkę byłem w Polsce, to może teraz spróbujemy tam.
Rozumiem. Jeszcze chciałbym pociągnąć wątek warsztatowy niejako. Mówiłeś, że drugi tom przygód Taylora ma lepsze opinie wśród czytelników. Natomiast i faktycznie, jeśli chodzi o pewne konstrukcyjne elementy, ja z mojego doświadczenia lekturowego z tą powieścią bardzo szczegółowo zapamiętałem pierwsze sekwencje, też właśnie taką scenkę trochę ale podobną do, o których mówiliśmy przed momentem, ale też może nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie zdradzać ewentualnym nowym czytelnikom. Natomiast zwróciłem uwagę na to, że główny bohater pojawia się naprawdę dość późno. Bardzo ten chwyt tutaj wypadł dobrze, bo prawdopodobnie czytelnik drugiego tomu czytał pierwszy. Tutaj ta kolejność chronologiczna, kolejność wydawnicza w lekturze jest istotna. Wobec tego i prawdopodobnie też polubił Taylora. I mimo, że tutaj zapewne trochę subiektywizuje, ale jednak wydaje mi się, że bez przesady. I nagle się okazuje, że on długo tego Taylora nie może ani go posłuchać, ani go sobie na nowo wyobrazić. Nie widzi go w żadnym dialogu, ani w opisie, ewentualnie w jakimś wspomnieniu. I czy jako autora bawiło cię to? Miałeś z tego frajdę? Czy to też może był przypadek, trochę jak z samym imieniem Taylor? Nie, to było celowe. Ja wiedziałem od razu, że pisząc drugi tom będę chciał na chwilę odstawić Taylora na drugi plan, dlatego że w serii Czas na sen Wilczy Zew mamy dwóch głównych bohaterów. Jest to i Taylor, i Max. I jest to dwóch braci i doszedłem do wniosku, że w pierwszej części mamy za to bardzo mało Maxa. Więc jakby to jest książka mocno oparta właśnie na historii Taylora, jego przygodzie. I chciałem w drugiej książce dać szansę czytelnikom poznać młodszego brata lepiej. Poznać go od takiej strony nie kryzysowej, nie jakiejś sytuacji, gdzie musi podejmować jakieś bardzo ważne decyzje, tylko w takim po prostu normalnym momencie, tak, że on jakby zaczyna szkołę, po tych wszystkich sytuacjach mieszka już w domu zastępczym, to wszystko. Chciałem, żeby czytelnik mógł poznać go lepiej, zrozumieć go, wiedzieć, o czym on myśli, czym się kieruje. Zanim przyjdzie ten Taylor, który wiedziałem, że gdzieś z tyłu głowy dla czytelnika będzie tym głównym bohaterem mimo wszystko, bo zna go bardzo dobrze z pierwszej części. Więc było to celowym ruchem. A jeszcze mam, tak mi przychodzi do głowy, zresztą to pytanie często zadaję przy okazji takich rozmów, czy masz wyobrażonego, a może właśnie już doszedłeś do takiego wniosku, tak a propos ewentualnej ekranizacji bądź adaptacji, jaki reżyser mógłby te filmy przenieść na ekran? Kto by poczuł ten klimat, prawda? Bo to też jest ważne, żeby rozumieć jednak ten gatunek i mieć do niego pełen i dystans, i empatię i pełne zrozumienie. A to jest akurat trudne pytanie, dlatego że jest bardzo dużo dzisiaj świetnych reżyserów, tym bardziej, że to, co robi Netflix i HBO, jak otworzyli swoje platformy, to przecież Netflix na dzisiaj produkuje więcej filmów i seriali niż cały Hollywood, tak więc jakby można powiedzieć, że pomnożyli dwukrotnie całą branżę. Dom na wzgórzu, jeżeli dobrze pamiętam, też właśnie Netflixa mi się podobał klimatycznie. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest ten tytuł. Mówi o opiekunce, która w Anglii trafia do starego domu rodzinnego w Anglii i ma zajmować się dwójką dzieci. I oczywiście dom jest nawiedzony i tam jakby jest cała historia, która za tym idzie. Bardzo mi się podobał klimat i poprowadzenie tego serialu. Nawet od samego, nie pamiętam nazwiska reżysera niestety, ale od samego pierwszego odcinka, gdzie w zasadzie nie mieliśmy właśnie żadnych nie wiadomo jakich rzeczy, potrafił trzymać napięcie, potrafił pokazać tego ducha, który chodzi za główną bohaterką i pojawia się jej w odbiciach szyb czy luster, jakby cały czas ją obserwuje i dawało to właśnie to poczucie napięcia, tego niebezpieczeństwa i to byłoby coś, jeżeli miałoby być ekranizowane, to byłoby coś, na czym by mi zależało, żeby jednak ludzie, którzy
idą za... Bo to jest coś, co dla mnie było najważniejsze w całej tej, żeby ludzie cały czas czuli ten niepokój i to, że cały czas coś może się wydarzyć. Dlatego nawet jeżeli Tyler idzie po prostu do apteki i spróbować sobie ogarnąć bez recepty lekarstwa, które są na receptę, zależało mi na tym, że nawet ta, w cudzysłowie, zwykła droga do apteki po tabletki jest dla niego nieprzyjemna, jest dla niego drogą, która może się nie skończyć dobrze, a nawet jego śmiercią albo czymś gorszym. Więc jakby on cały czas ma te lęki, cały czas gdzieś coś widzi i zależało mi bardzo na tym poczuciu niebezpieczeństwa, tak, że cały czas coś jest nie tak. I właśnie w tym serialu, oglądając ten serial, cały czas czułem taki niepokój i to byłoby coś, na czym by mi zależało, jeżeli ktoś miałby ekranizować książkę. No tak, to właśnie prawdopodobnie jednak niekoniecznie musiałby być polski twórca, nie? Bo jednak ta polska szkoła filmowa, mimo że lata lecą, mam wrażenie, trochę pokutuje pewna niemiłość do kina gatunkowego tego typu przynajmniej. Jeżeli już się coś pojawia, to będzie to kryminał albo komedia. Nie? Z paranormalem jest w polskim kinie gorzej, czy w ogóle z fantastyką. Znaczy to jest chyba kwestia budżetu, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, produkcje polskie, filmowe nie są zabudżetowane jak amerykańskie. Ja zakładam, że to się bierze po prostu z tego, tak, bo mamy wiele utalentowanych osób, które między innymi idą do branży gier komputerowych, gdzie mogą się bardziej wykazać, bo jakby te budżety tam są większe i tak dalej. No, to jest moje zdanie, to jest kwestia budżetu, no bo jeżeli dostaliby odpowiedni budżet na odpowiednie efekty specjalne, to wydaje mi się, że mielibyśmy bardzo, bardzo dobre filmy, tak samo w Polsce, dlatego że ja rozumiem, że jeżeli tego budżetu nie ma i nie ma pieniędzy na te efekty, no to trzeba szukać jakichś zamienników, a najczęściej to nie jest to, co powinno być, tak, więc jakby wydaje mi się, że gdybyśmy dostali odpowiednie pieniądze na odpowiednią produkcję, to w Polsce wyszłaby bardzo fajne produkcje. No tak, to słuszna uwaga. No, może być to ucieczka w gry, może być to ucieczka w telenowele albo w reklamę, ale w twoim wypadku miałeś dosyć poważną styczność z grą, prawda? Bo część tej twojej dawniejszej twórczości właśnie została zaadaptowana na grę. To też pewien precedens w polskiej kulturze. Tak, ja w jednym momencie doszedłem do wniosku, że musiałem zdecydować, tak, albo idę w stronę pisania i wszystkim tym, co się za tym idzie, albo zostaję sportowcem i zajmuję się tylko i wyłącznie piłką nożną, dlatego że jak to zaczęło rosnąć, ja jeździłem do Chicago na wystawy, bo ja też rysuję, to miałem wystawy w Chicago, we Wilnie, w Warszawie, to zaczęło wszystko bardzo fajnie iść. Dokładnie to samo szło z książkami, ale ja już zaczynało brakować mi czasu, żeby robić obie rzeczy na takim poziomie, jaki bym chciał. I wtedy doszedłem do wniosku, że no już czas na jakąś decyzję. Tak? A jeżeli chodzi o samą piłkę nożną, to zaczęło iść troszkę gorzej. Trafiłem wtedy, pamiętam, chciałem zmienić otoczenie, pojechałem na Słowację i na Słowacji trafiłem do klubu, który bił się o ekstraklasę słowacką. Miałem tam spędzić pół roku, pograć, zobaczyć, jakby trochę świeżości nabrać i pamiętam, że byłem 2 tygodnie na treningach, przyszedł do mnie trener, przecież przyszedł prezes klubu, powiedzieli, że wszystko fajnie, podpisaliśmy umowę, a 2 tygodnie po podpisaniu umowy do mnie przyszli i powiedzieli, że nie zgłosili mnie do rozgrywek. Znaczy, że mnie zgłosili, ale było za późno, bo się okazało, że obcokrajowca trzeba zgłosić wcześniej niż Słowaka i nie mogę brać udziału w rozgrywkach przez to pół roku. Kiedyś Legia Warszawa wpuściła na zawodnika Bereszyńskiego. No i doszedłem do wniosku, że chyba jest to jakiś znak, bo po prostu takie rzeczy się nie dzieją, żeby ktoś nie wiedział, jak funkcjonuje jakby całe stowarzyszenie, więc pamiętam, że wsiadłem wtedy do samochodu i wiedziałem, że to będzie taka dla mnie decyzja, że dobra, albo siedzę tu pół roku, tak, jeszcze coś tam próbuję i tak dalej, albo to jest koniec, tak, że jeżeli wiedziałem, że jeżeli odpalę ten samochód i wrócę się do Polski, to już nie będę grał w piłkę i odpaliłem ten samochód i pojechałem i doszedłem do wniosku, że jakby teraz idę już bardzo w stronę jakby pisania książek i wszystkiego tego, co jest jakby z nimi związane. No, i trafiłem też na kilka parę osób wtedy, która pracowała przy Wiedźminie. Drugim wtedy, to było jeszcze przed wydaniem Wiedźmina III. No i zacząłem się spotykać z tymi osobami, zebraliśmy kilka osób, napisałem scenariusz do gry, rozpisałem taki design doc i znaleźliśmy osoby, które potrafią robić takie gry, znaleźliśmy budżetowanie i zaczęliśmy ją po prostu robić. Tak? Gra wyszła na formie
komputerowej, być może kiedyś w przyszłości pojawią się konsole, jeszcze nie wiemy. No ale na dzisiaj można zagrać w tą grę i dlatego właśnie z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to uciekanie od budżetu jest czymś, co trzeba być bardzo kreatywnym, tak? Ale niestety nawet jeżeli znajdziemy jakiś sposób, który się mieści w budżecie, no to nie jest to samo, co byśmy chcieli zrobić, tak jak sobie to wyobrażamy, czy tak jakbyśmy chcieli to zrobić wizualnie. Tak, jakby to niestety tam potem dostaje po rękach i dlatego tak odniosłem się właśnie do filmów, tak, że zakładam, że jeżeli te budżety byłyby takie jak należy, no to te filmy też byłyby takie jak należy, jeżeli chodzi o kwestie oczywiście fantasy czy horrorów, tak, no bo nie mówię, w Polsce też mamy całkiem sporo fajnych filmów, ale jeżeli już odchodzimy do takich filmów fantasy, gdzie ten budżet jednak jest duży, potrzebny, no to moim zdaniem to jest the case. Też znowu jednak wątek piłkarski się pojawił i też w swojej akurat chyba recenzji twojej powieści wspomniałem o pewnej osobie, o legendzie polskiego dziennikarstwa sportowego, Pawle Zarzecznym, który generalnie słynął z tego, że ludzi ganił. Ganił, krytykował czasami trochę na wyrost może, no ale to był jego styl. Nie? I właśnie, a w swoim wypadku było inaczej, jednak wyrażał się bardzo pochlebnie, zarówno chyba i o tej drodze piłkarskiej poniekąd, ale i też właśnie o tym fakcie, że no w pewnym momencie zostałeś pełnoprawnym pisarzem, artystą. Jednak to jest taka postać już nie żyjąca świętej pamięci, ale kultowa. Myślę, że w pewnych kręgach, zwłaszcza ludzi, którzy lubią piłkę, ale też na tym poziomie pewnej refleksji o piłce. Czy możesz jakoś opowiedzieć, jak w ogóle spotkałeś Zarzecznego? Czy to była dłuższa znajomość, czy kilka spotkań? Ja Pawła spotkałem przy wydawaniu pierwszej książki, właśnie Równowaga. To był ten moment, gdzie media bardzo zapały ten temat, pisarz, piłkarz i zapraszali mnie praktycznie wszędzie. I zostałem też wtedy zaproszony właśnie do Polsatu. I Paweł jakby prowadził ten wywiad i spotkaliśmy się wtedy. Przyszedłem do Polsatu, usiadłem sobie, poczekałem w poczekalni oczywiście na swoją kolej, a on tak jakby wyszedł. Powiedział mi, że nie będę tutaj siedział, tylko żebym poszedł tam do niego. No i usiedliśmy jakby u niego tam w gabinecie, zaczęliśmy rozmawiać w ogóle przed całym wywiadem. Opowiedziałem mu swoją historię. Potem zrobiliśmy ten wywiad, wymieniliśmy się telefonami. No i faktycznie ten odzew był bardzo pozytywny, co było miłym zaskoczeniem, no bo jak sam wspomniałeś, Paweł potrafił powiedzieć swoje. No i od tamtej pory, jak bywałem w Warszawie, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Nowym Sączu, no to prosił, żeby dawać mu znać, kiedy będę się pojawiał, więc kiedy się pojawiałem, dawałem znać. No i zawsze znalazł dla mnie to 5-10 minut, żeby się spotkać, zbić piątkę, pogadać. Bardzo dobrze mi życzył, ja go też bardzo dobrze odbieram, więc duża, duża strata, że go nie ma. To prawda. A jeszcze łącząc wątek piłkarski z literackim, teraz dosyć regularnie występujesz w reprezentacji polskich pisarzy, w której kapitanem jest Zbigniew Masternak, też już jak bumerang wraca ta postać dzisiaj, myślę, że nieprzypadkowo, nasz gość przed kilku miesięcy. Czy uważasz, bo też jest dzisiaj taka kwestia bardzo istotna, jak promować w ogóle literaturę w Polsce? Wiadomo, że jakieś stare metody odchodzą do lamusa, czy chcąc, czy nie chcąc, czy lubimy tę sferę, czy nie, musimy nastawić się na silną obecność w internecie. I to też już nie tylko na Facebooku. Pisarz, który tego nie lubi, albo nie odnajduje się w tym, ma ewidentny problem. Ale tutaj też jestem właśnie ciekaw, bo wiem, że bardzo, bardzo się udzielasz w mediach społecznościowych i rozpoznałeś ten świat właśnie od strony jednak autora też treści, a nie tylko użytkownika. Jestem ciekaw tutaj twoich doświadczeń, ale też a propos reprezentacji polskich pisarzy, czy uważasz, że to wbrew pozorom może nawet nie jest lepsza forma promocji literatury, no bo jednak jeździcie i po Polsce, ale też za granicę i tam można przecież różne kontakty czy zdobyć, czy właśnie popromować przy okazji swoje książki. Znaczy,
Ja powiem tak, jeżeli chodzi o same media społecznościowe, no to faktycznie to działa i to jest dzisiaj na porządku dziennym, tak, żeby w ogóle funkcjonować, no to moim zdaniem trzeba tam być, trzeba rozmawiać, no bo jest to bardzo przyjemne narzędzie. Ja bym to w ten sposób nazwał, dlatego że kiedy zaczynałem, to było 7-8 lat temu, tak, wtedy tego jeszcze tak nie było. Był Facebook, ale tak nie do końca miałem takie wrażenie, że ludzie wiedzieli. Nasza klasa jeszcze. No, nasza klasa była mniej więcej. Więc jakby nie do końca ja wtedy chyba tak miałem wrażenie, że ludzie wiedzieli, jak z tego jeszcze korzystać, tak? I powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony, dlatego że ja tak udzielam się dopiero od stycznia tego roku. Tak faktycznie korzystam z tych mediów i tam się udzielam. No to jest to bardzo przyjemne narzędzie, dlatego że jestem z czytelnikami cały czas w kontakcie, oni do mnie piszą, mogę ogłosić nową książkę przed oficjalnym ogłoszeniem, pokazaniem okładki, tak, mogę się podzielić z tym, jak wygląda proces pisania albo na jakim etapie teraz jestem. Ja mam same pozytywne oddźwięki, jeżeli chodzi o social media, jest to na pewno bardzo na plus. Chociaż nie do końca wiem, czy pisarze, którzy są mocno postawieni na rynku, którzy mają duże nazwiska, mają swoje grono czytelników, czy faktycznie tego tak na dzisiaj potrzebują, nie do końca jestem przekonany, ale każdemu pisarzowi, który zaczyna albo który jest na takim miejscu jak ja, uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby być z ludźmi, bo ludzie, którzy przeczytają, mają też sporo pytań, mają swoje pomysły, chcą przyjść po prostu nawet porozmawiać, no to na tych socjalnych mediach zawsze można taką osobę szybko znaleźć i porozmawiać i wymienić się myślami, więc jest to na pewno na duży plus. A jeżeli chodzi o... zresztą wydaje mi się, że to nie tyczy się tylko i wyłącznie literatury, co wydaje mi się, że wszystkiego na dzisiaj, tak? No bo i aktorzy, i właśnie reżyserzy, i pisarze, i wszyscy są bardzo zaangażowani w te socjalne media i więc na porządku dziennym dzisiaj można powiedzieć, że to jest to część pracy. Nawet do tego stopnia. Jeżeli chodzi o samych reprezentacji polskich pisarzy, to tak, Zbyszek mnie zaprosił. Pamiętam, że byłem mocno zaskoczony tym zaproszeniem, bo nie wiedziałem, że taka reprezentacja w ogóle jest. I pamiętam, że pojechaliśmy też do Niemiec, grać z reprezentacją niemieckich pisarzy. Organizacja była naprawdę na wysokim poziomie. Byłem bardzo mile zaskoczony i nawet jeżeli chodzi o poziom, tak samo, bo nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale było dużo osób, które jednak dotknęło tej piłki nożnej, przynajmniej na poziomie drugiej ligi, gdzieś tam w swojej przeszłości, więc wiedzą, jak się gra w piłkę. Jeżeli chodzi o samą promocję, ciężko powiedzieć, mówiąc szczerze. Na pewno jest to pewnym rodzajem promocji, ale nie wiem, czy tak to się służy do sprzedaży książki, tak faktycznie. Też wspomniałeś, że ktoś... na jednym spotkaniu zadał jakiś czytelnik obecny na sali, zadał ci pytanie, co dalej. Wobec czego ja powtórzę za nim, co dalej? Czy będą kolejne przygody Taylora, czy jednak właśnie z Facebooka dowiedziałem się, że pracujesz nad czymś zupełnie innym? Znaczy pracowałem, tak naprawdę już książka jest skończona, jest już w redakcji i to jest dla mnie też kolejne wyzwanie, dlatego że nie będzie to kontynuacja książki Wilczy Zew, jakby dajmy chłopakom na razie chwilę odetchnąć, bo trochę przyszli. Wziąłem się za coś zupełnie innego, nawet z perspektywy jakby mojej głowy, tak, chciałem coś świeżego, coś innego, nie myśleć tylko o duchach. I co w nowej książce cofniemy się do starożytnego Egiptu. Nie mogę jeszcze tak za bardzo zdradzać, o czym jest, ale to było dla mnie wyzwanie, bo pierwszy raz piszę o czymś, co było dawno, dawno temu i to było dla mnie dużym taką pracą domową do odrobienia, dlatego że o Egipcie miałem powiedzmy taką podstawową wiedzę, a natomiast cofnięcie się 1500 lat przed naszą erą za panowanie faraona Echnatona i wszystkiego, co tam się działo i sytuacji politycznej i podejścia do mumii, jakie wtedy mieli i do samego faktu, jakby jak mumia była widziana przez ludzi tam żyjących, było dla mnie bardzo ciekawą przygodą i powiem szczerze, że się nie mogę doczekać, jak ludzie zobaczą, bo jestem bardzo ciekawy ich opinii, bo największym wyzwaniem były dialogi, bo tak naprawdę w opisach oczywiście opisujemy tak, żeby to było jak najlepiej przejrzyste dla czytelnika. Ja tak mówię, że pisanie książki to nawet nie jest kwestia samego pisania książki, co umiejętność opowiadania w odpowiedni sposób historii. To jest takie wzięcie kogoś za rękę i przeprowadzenie przez całą historię w odpowiedni sposób.
A to było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, dlatego że zaczynając od książki Czas na sen czy Wilczy Zew, jest to oparte na naszym świecie, tak? Na świecie, które znamy, każdy go rozumie i tak dalej. A przedstawienie historii w świecie tak dawnym, no jest to bardzo ciekawe. Najtrudniejsze były na pewno dialogi, dlatego że sposób ich mówienia, sposób interpretowania świata i tego, no to było też najtrudniejsze do znalezienia, gdzie znajdę takie dialogi, gdzie znajdę cokolwiek, co może mi tutaj pomóc, ale udało mi się znaleźć kilka książek i nawet kilka filmów, które były w bardzo ciekawy sposób przedstawione. No i skończyłem, tak? Skończyłem. Myślę, że będzie też coś w granicach 400 stron, jak w przypadku Wilczego Zewu, i jestem bardzo ciekawy. Mieliśmy ją wydawać końcem tego roku, ale szykujemy jakąś niespodziankę na premierę, więc książka pojawi się początkiem przyszłego roku. Okej, to czekamy z niecierpliwością. Będziemy powoli kończyć, ale właśnie jeszcze takie dwa puentujące, może dwie puentujące sprawy. Też lubię takie pytanie, nie wiem, czy tobie się spodoba, ale lubię zadawać pytanie twórcom o portret pamięciowy swoich książek. Taki trochę metaforyczne, prawda, sformułowanie. Właśnie czy masz taką w sobie charakterystykę swoich powieści, nawet powiedzmy tych dwóch ostatnich, no bo są jakoś siłą rzeczy najświeższe, która to charakterystyka by określiła je w taki sposób, że po prostu zachęcałaby faktycznie po sięgnięcie do tych książek jeszcze osoby, które ich nie znają? Dobre pytanie. No. Wydaje mi się, że intensywność jest chyba to, co jest dla mnie ważne, tak? Jakby nie. Ja osobiście nie akceptuję niewykorzystanych stron. Moim zdaniem książka nie powinna być wydłużona w sztuczny sposób. Niestety przytrafiało mi się takie rzeczy, kiedy czytałem inne książki, gdzie miałem wrażenie, że książka ma tam 600-700 stron, tak, takie długie, mam wrażenie, że spokojnie mogłaby mieć to 380 stron. Przynajmniej jak gdybym ja ją pisał, ja bym ją na pewno skrócił do czegoś takiego. Więc jeżeli ktoś nie lubi się nudzić, nie lubi długich opisów, jakby długie opisy, ale w tych opisach jakby sporo się też dzieje, tak jak powiedziałeś, jest dużo. Tych wątków jest bardzo dużo, tak? I jakby to jest coś, co na pewno wyróżnia moje książki. Ja dlatego zawsze jak piszę, zależy mi na tym, żeby działo się dużo, żeby to ogarniać, żeby to nie było labiryntem dla czytelnika, czy żeby to było przyjemne, ale żeby było też intensywnie. I więc jeżeli ktoś lubi książki, które będą trzymały go w napięciu i będzie się dużo działo i nie będzie momentów przeczekanych, przetrzymanych z jakimiś takimi niepotrzebnymi scenami, no to będzie na pewno książka dla niego. Więc myślę, że jeżeli miałbym namawiać ludzi do sięgnięcia po moje książki, no to no na pewno nie będziecie się nudzić. Okej. Okay. Ja czułbym się zachęcony, gdybym ich nie znał, ale właśnie, no to w związku z tym jeszcze ostatnia rzecz. Gdzie najlepiej szukać swoich książek? Czy one są łatwo dostępne tutaj, czy jakąś ścieżkę byś wyznaczył? To zależy, czego chcemy, dlatego że książka jest szeroko dostępna. Jest Czas na sen jest również w formie audiobooka. Mamy e-booki, mamy Świat Książki na pewno bardzo dobrze dystrybuje i promuje książkę, jestem im za to bardzo wdzięczny. Ale książki znajdziemy w wielu księgarniach, znajdziemy w Empiku, znajdziemy w taniej książce. No książka jest szeroko dostępna. Jeżeli komuś zależy, zwłaszcza w dzisiejszych dniach pandemii, gdzie nie wiadomo, z tymi spotkaniami jest ciężej, jeżeli komuś zależy albo chciałby mój podpis, no to można książkę kupić na stronie wydawnictwa nocą.pl, na stronie wydawnictwa, które wydaje książki. Przed wysłaniem takiej książki do czytelnika ja zawsze osobiście podpisuję tę książkę imiennie, więc ta osoba otrzymuje książkę od razu z moim podpisem. No i taki podpis, żeby otrzymać taki podpis, no to trzeba zamówić książkę na stronie wydawnictwa, a ja na pewno polecam zamawiać książki przed sprzedaży właśnie na stronie wydawnictwa, dlatego że ja też rysuję, tak mówiłem wcześniej, i ja rysuję rysunki, które znajdują się też w książce,
I osoby, które kupują książkę przez sprzedaży na stronie wydawnictwa, nie tylko dostają od nas mój podpis, co mają szansę wygrać oryginalny obraz, dlatego że rysuję rysunki ołówkiem, potem oprawiam te rysunki, i osoby, które kupują książki przez sprzedaży, mają szansę otrzymać właśnie książkę razem z tym oryginalnym oprawionym obrazem. A osoba, która nie wygra obrazu, dostaje ode mnie taki reprint, taką kopię obrazu, którą może albo położyć sobie po prostu na półce, albo nawet doprawić, tak? Więc jakby jest to coś fajnego, jest to coś, co wiedziałem, że jeżeli teraz po chwili przerwy wrócę, na pewno będę chciał się tym dzielić, dlatego że tymi rysunkami nie dzieliłem się wcześniej, nie rysowałem obrazów do książek. I wiedziałem, że z czasem na sen, jeżeli teraz będę zaczynał, to już na pewno będę chciał iść tak, jakby dawać całego siebie, czyli i tekst, i rysunki, i dzielić się tym tak szeroko, jak tylko będę umiał. Czyli wszystko wiemy. Słuchaj, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Mam nadzieję, że się nie nudziłeś, tak jak podobnie jak twoi czytelnicy. Także dziękuję też w imieniu swoim i tej biblioteki na Koszykowej za to, że tutaj wpadłeś, poświęciłeś nam czas. I myślę, że spróbowaliśmy faktycznie wypromować pewien typ literatury w Polsce nieoczywisty. I to jest zawsze duża wartość, też taka kulturotwórcza. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.